Cześć, witajcie na moim kanale. Wracam do Was z powrotem. Zaczynam budować mały domek w dzisiejszym odcinku. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na ten odcinek. Tak więc zaczynajmy. Wybrałam działkę 20 na 30 kratek simsowych. Rozpoczęłam budowę od fundamentów oczywiście, później od rozmieszczenia ścian i mebli. Głównym moim pomysłem było tutaj umieszczenie wszystkiego, jakby to powiedzieć, meblowych rzeczy na parterze, by nie zaśmiecać góry, gdyż postanowiłam na górnym piętrze, jakby to można powiedzieć, w takim tarasie, zrobić otwarty ogród, który właśnie miał mieć najważniejsze zadanie w tym domu, jako że pełnił rolę takiego odpoczynku i relaksacji. Simka nazywa się Zofia i uwielbia czarne kolory, mocne kolory, dlatego postawiłam w łazience przede wszystkim na czerń, później w sypialni, jakby to można powiedzieć, tym jedynym łóżkiem, która jest sypialnia, to jest czerń i czerwień, które również są mocnymi dosyć kolorami. Następnie przeszłam do kuchni, sprzęt AGD postawiłam na dosyć jasny szary. Przeszłam później do okien, które również są dosyć ciemne. Patrząc na jakby ramy okienne. Następnie przeszłam do budowania schodów, które są moim zdaniem najważniejszym etapem w tym budynku, ponieważ chciałam połączyć parter z tym tarasem. Dlatego stwierdziłam, że ma być to dosyć nowocześnie, jednak z elegancją i z wdziękiem. Dlatego są to białe schody z przeszkloną poręczą. Dodatkowo później zabezpieczyłam, powiedzmy, architektonicznie kolumnami te schody, by nie spadły, powiedzmy, jako w normalnym życiu, by to nie utrzymało się zupełnie tak stojąc przy ścianie, a tak to powiedzmy bardziej realistycznie podchodzimy do gry. Supy są tutaj srebrne, by te schody nie odznaczały się aż tak bardzo od siebie, żeby były właśnie w jasnych kolorach. Na zewnątrz jasno, a w domu tak troszeczkę ciemniej. Patrząc na to, że wybrałam w domu dom o 5x5 kratkach simsowych, jest to dosyć mała powierzchnia, ale powiedzmy, że wszystko się najważniejsze rzeczy zmieściły, czyli blat, by coś ugotować, kuchenka, lodówka oczywiście, cała łazienka jest, no i łóżko, by spać. No i można sobie zjeść przy stoliczku, tak więc jest możliwe życie w tym domu. Niby taki challenge, ale dosyć łatwy. Nie tylko chodziło mi o to, żeby się zmieścić, ale też, żeby ten dom wyglądał i żeby miał swoją taką nutkę ciekawości, zastanowienia. Jakby istniał naprawdę, to czy byłby funkcjonalny i czy by dało się w nim żyć. Oczywiście trzeba dodać więcej okien, bo dlaczego nie? Musi być jakieś światło w domu. Ramy okienne, też znowu czarne, by wszystko komponowało się w całość. Tylko w kuchni i w łazience są mniejsze okna, a tak to pozostałe są tej samej wielkości.
Przechodzę teraz do ogrodu, który również miał pewnie bardzo ważną funkcję, ponieważ jest to ogród z przodu, czyli powiedzmy, że każdy na niego patrzy i ma zaciekawić i też zbudzić jakąś zadowolenie czy też szczęście, że jest ładnie urządzony. Tak więc postawiłam na zieleń oczywiście oraz taki pomarańcz w kwiatkach oraz dodałam lampki, które oświecają drogę. No kamienie oczywiście, żeby też to jakoś ubogacić, a także postanowiłam zrobić taki mały stawik, sadzawkę, żeby no ubogacić ten teren. Teraz jakieś próby z cieniowaniem, jakby to powiedzieć, terenu, jakieś trawki. Najpierw miał być to mała sadzawka, później stwierdziłam, że to będzie jakiś specyficzny kształt. No i koniec końców wyszło takie serduszko, które moim zdaniem bardzo, bardzo ładnie wygląda. Wsadziłam do środka roślinkę, by było tak sadzawkowo, niby żeby rybki pływały, no i oświetliłam je światełkami, by w nocy ładnie to wyglądało. Idąc dalej, wybrałam jakieś kolory do tej sadzawki. Postawiłam na dosyć jasne kolory, by nie zakłócać spokoju i równowagi razem ze schodami, by miały jakąś kompozycję tworząc razem. Teraz dodaję światełka, lampki, tak jak mówiłam, to są te ogrodowe. Najpierw myślałam, żeby dać po całości prowadzące na tej drodze, jednak później stwierdziłam, że nie wygląda to zbyt dobrze. Tak więc lampki postawiłam przy schodach na dole, przy roślinkach, a także postawiłam pośrodku schodów. No oczywiście, by jakoś to wyglądało i żeby oświetlała drogę, wchodząc jakby na taras w nocy. Teraz zajmuję się jakimiś roślinkami z przodu, by jeszcze bardziej to ubogacić i jakby dobiega to do końca ten etap działania i dopracowywania szczegółów. Kontynuując, wybieram teraz tapety i jakieś farby do domu. Tak jak wcześniej mówiłam, w kuchni postanowiłam dodać ciemniejszy kolor ze względu na jaśniejsze AGD oraz wydzieliłam jakby strefy przez te tapety czy tam dekorowanie tych ścian, by oddzielić właśnie sypialnię tym łóżkiem przez zieloną tapetę. Później osobna jest w kuchni szara tapeta, nie, to jest szara farba. No i w jadalni i w przedsionku jest jasny kolor, jasny szary. No a wcześniej jeszcze nie wspomniałam, ciemne szare płytki są w łazience. Jeszcze tutaj chciałam pokazać, jak to wszystko wygląda na tym etapie, porozglądać się i zacząć obracać to i żeby Wam zaprezentować etap budowy. Teraz zajmuję się elewacją zewnętrzną i postawiłam na dosyć zwykłe kolory. Elewacja to jest biała i dół jako fundamenty mamy czarne. No i tyle, żeby się odznaczały okna. Przechodząc dalej, zaczynam budowę tarasu, obiecanego tarasu. Próbowałam tutaj coś wykombinować z ścianami, ale później doszłam, jakby to zrobić.
Na początku myślałam, żeby to zrobić właśnie tak, jak to przedstawiam, jak szklane ściany. Jednak stwierdziłam, że jest to zły pomysł i lepiej by wyglądała właśnie taka zieleń, zieleń jako żywopłot. Myślę, że to dosyć fajnie wygląda. Fajnie by też wyglądało, jakby tam widzieliście może, o teraz jest, jakby było w środku takie czarne szkło i dookoła właśnie byłby ten żywopłot. Fajnie by to wyglądało, tak by się przeplatało. No ale jak nie ma, to nie ma, trzeba sobie poradzić. Postawiłam to samo drzewo co na dole i zajęłam się jakby trawką, że niby jest tam trawka, choćby to trzeba było przemyśleć, jakby to normalnie w rzeczywistości zrobić. Postanowiłam teraz wrócić na dół, na parter i zająć się panelami, tam wykładziną czy też kafelkami. Postawiłam tutaj na drewno w tym samym odcieniu, w całej, na całym parterze jednak z wyłączeniem łazienki, tam postawiłam na ciemne kafelki. Wróciłam z powrotem na górę, na teras i postawiłam tutaj ławkę do odpoczynku i mały stoliczek, by się zrelaksować i odpocząć. Może później coś byśmy dodali, jakbyśmy grali dalej. Dajcie znać, czy by Wam się to podobało. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się to podobało, czy macie ochotę zobaczyć dalsze działania z takiego budowania, czy też byście chcieli zobaczyć rozgrywki tam simkom, czy może jakieś challenge byście sobie zaproponowali. Jestem otwarta na propozycje, a ja Wam bardzo dziękuję za to obejrzenie i zapraszam do nowego odcinka. Mam nadzieję, że już niedługo, że będę dosyć systematyczna. Dziękuję, że to obejrzeliście. Miłego końca oglądania. Do zobaczenia niedługo. Jeszcze chciałam dopowiedzieć, że głównie chodziło mi o ten challenge z pieniędzmi, bo moja simka na początku miała 20 tysięcy simoleonów. Działka kosztowała 2000, a skończyliśmy z 14 pieniążkami simsowymi. Tak więc mam nadzieję, że challenge się udał i dziękuję Wam za obejrzenie. Na razie i cześć!